Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale rolnikowo.pl. Dzisiaj akcja śmierdząca i brudna, mianowicie wozimy dzisiaj obornik pod ziemniaki. No nie jest dużo dzisiaj do wywiezienia, myślę, że dwa rozrzutniki powinny wystarczyć, no może 2,5. Dobra, tutaj wszystko mamy, wałek zapięty, stopka jest podniesiona. Otwieramy bramę i będziemy jechać na pole. Wydzieliłem sobie tam taki kawałek. Tam dawniej była, w tym roku była pszenica. Teraz na większej połowie jest zasiany jęczmień o zimy, a jest kawałek właśnie wydzielony na ziemniaki. Tak jak wspominałem wcześniej, będę chodził z ziemniaków tutaj na moich polach, bo już są po prostu ziemie wyjałowione i muszą sobie odpocząć. Dobra, widzimy się w trakcie drogi na pole. Ja wyruszam. No, dojeżdżamy już do tego pola. Tutaj widzicie wymok jęczmień, bo mokro było. Trochę jest, no, średnio to trochę powschodziło, bo zapychało się, ale mam nadzieję, że się jakoś rozkrzewi to. No i będzie ok. Ma czas, był dość wcześniej zasiany w miarę, także nie powinno być tragedii. A tutaj ten mokry kawałek, bo tutaj też dorywałem, to wiosną zasieję tutaj ten kawałek jęczmieniem, jarem, i żeby to pole po prostu nie stało, nie zarastało, a później już w kolejnych właśnie zasiewach jesienią to już będzie cały kawałek, bo tutaj mokro było, no i no nie dało się tego doorać po prostu. Tutaj place posiałem niby, ale nie wiem, no może coś jeszcze powschodzi. Rzuciłem tak po prostu ten jęczmień na ziemię, dość twardo było, mokro. No i zobaczymy, będzie trzeba teraz wbryskać na miotłę i na kwasty. Może pod koniec tygodnia jakoś. Ale rozkrzewi się. Będzie jakiś tam blok. No i dobra, dojechaliśmy. Tutaj będzie taki kawałeczek. Tam jeszcze mam rzepę zasianą na moim polu. Tam będzie taki nieduży. Ogólnie no będzie tak samo jak w tamtym roku, ze 30 arów ziemniaków. Więcej nie trzeba. No tutaj ścieżka. No tu gdzie nie gdzie jest po prostu, kurde, są jakieś omijasy, ale mam nadzieję, że się w miarę jakoś rozkrzewi. No i będzie coś z tego jęczmienia. Dojedziemy sobie do końca, żeby to było jak należy zgnojone. No dobra. Chyba będziemy wujeczką będziemy jeździć, tak mi się wydaje. Pierwszy rozrzutnik już rozrzucony. Będziemy pakować kolejny. Tu sobie oczywiście trzeba obczyścić troszeczkę. O, ciach, ciach, ciach.
babkę w piach. Ziemniaczki będą rosły. Pierwszy sort. Dobra, je. Kur. Lambada. No ale buty... Panie kamerzysta. Buty przednie to... Możemy działać. Jedźmy z koksem. Przy pilocie. Przy czym? Przy pilocie kabelek się przypina. No i normalną ładowarkę się podpina? No i podpiąłem, ale to właśnie była ta starszego typu. Ta inna. Ale on tam był na ładowarkę. Właśnie kim? Najważniejsze to baterie były do drona. Właśnie kminiłem nad tym, mówię. Bo ja właśnie miałem naładować. Jak twój samochód był w filmie. Mnie tam nie było. Ale twój samochód był. Byś zdradził Robka tajemnicy. Nie wolno, to jest taka bryka, że... Ale sprzedałbyś za dobre pieniądze? Jakby ktoś był chętny? No dobra, już dzisiaj. No no ale na pierwszy i na drugi muszę iść. Nie wiem jak to będzie. Kasiora! No. Pieniądze, sława, autografy, wywiady. Musisz się częściej na ten udzielać na rolnikowo, to kurde może ci jakiś angaż odpalę. Jako to. Zrobimy serię Dzień z życia szwagra. Co dzisiaj robiłeś? No rano. Rano. Rano przy dzieciach. Później Maciejka. To. Później sprawy duchowe. To, sprawy duchowe. A później kudeten. A później praca. A po pracy to już plus 18, relaks. Dobra. Jeszcze ile razy? Nie wiem. Jeszcze czubek musimy dobić. I po robocie, no widzicie, jęczmień jest średnio tutaj, o, tutaj gęsto. Jakieś przypalenia ma jakieś. No tak, on powschodził, no. No tutaj ścieżka akurat, a tutaj chyba lej się zapchał, bo miałem problemy właśnie z tym, z tymi ośćmi w no z niego po prostu i się lejki zapychały, niestety. Pole zostało już nawiezione obornikiem, teraz tylko przepinka pod pług i będziemy orać, ale muszę skoczyć jeszcze na miasto najpierw. Także dopiero prawdopodobnie nastąpi to po południu. Nagrałem wam trochę ujęć z drona. Ciężko trochę się tak nagrywa, no bo w kabinie trzepie, wiecie jak jest. No tam mi się zrzuci to. Tutaj te kupeczki jeszcze porozrzucam. Gdzie nie gdzie. Przydałoby się zregenerować ten wałek przy rozrzutniku, bo już te łopatki, które rozwalają obornik, już są po prostu wytarte. Przypuszczam, że są od nowości tego adaptera i by trzeba było je po prostu powycinać i powstawiać dłuższe. W tym przypadku to są kątowniki. Tak, kątowniki to są. No i by trzeba było po prostu dłuższe takie powkładać, poprzyspawywać, wtedy by to po prostu lepiej rozrzucało ten obornik na mniejsze kawałki. Po długich
dochodzeniach, co się dzieje z pługiem trzyskibowym, udało nam się uzyskać niesamowitą różnicę. Widzicie tutaj przed nami, jak teraz orze, a jak orał wcześniej. A jak się okazało, wszystko przez ścinacze. Źle. Przyjechał majster, który się rozkłada z dronem. Po robocie. Jakby się pytali, czemu tak elegancko? Bo otwierają nową remizę w okolicy i trzeba jechać na imprezę. Nie, żartuję. Po robocie jestem prosto i wiecie. Przyjechałem z pracy, godzina popołudniowa, jeszcze nie jest ciemno. Z 16:46, zaraz będzie ciemno. Nagramy wam trochę z drona. Trochę ujęć też nagram. Tak, jest, zobaczymy. Tak, ja nagrywam. Piotruś nagrywa, tak. Zobaczycie, jak to wygląda. No i co, lecimy z dronem i już. Pokaż Piotruś tam z bliska, jak 60 odkłada. A teraz właśnie. Właśnie idę. Pokażemy, jak odkłada. Teraz to majstersztyk. Robota aż sama idzie. No i się pokazują egipskie mozaiki przy tym pługu. Tak tu się działa. Nie ma opierdalania się, tylko się zapierdala. I Stachu nie żałuje 60-tki. Przed remontem to nie żałuje. Dymka puszcza. I jak pięknie robotę robi teraz. Odkręcić z jednego korpusu ścinacze. No i zrobiliśmy test. No i pomogło. Wykręciliśmy na polu trzy te ścinacze z każdego korpusu. No i zobaczcie, teraz trzeci bieg i całkiem jest inna orka niż orałem, powiedzmy, pod zasiewy tym pługiem. Jest zadowalająca, jak dla mnie. Że to jest jeszcze nie jest to perfekcyjne, ale już jest lepiej. No. Trochę mija z krzywo, ale to są testy puga. Tutaj Karol nagrywa nam jeszcze tym dronem. No ale widzicie, że ziemia jest rozsypana, będzie trzeba jeszcze tam delikatnie schodzić te ścinacze wyżej je tam po prostu. No i powinno być. No już miałem oddawać ten pług na zło, ale na razie może jeszcze trochę poużytkuję to. Całkiem. No i lżej ma 60-tka bez tych ścinaczy, tak powiem wam. Poprzeczniaczki, no widzicie, redlenie, a tam można powiedzieć, że orka. No. KPJ Golfa, siła.
jedzie. Idzie sprzęcik. Hyc, opa. No, bo 20 parę minut się lata. Było 3-40, a to jak po robocie. Stachu chciał mu strzelić ze sprzęgła. Biegi prawie jak u Maćka działają. Maćku, pozdro. Nie, do Maćka trochę daleko, bo jeździłem tam, 60-ką jego. Tak tryk, tak chodzi, że jak w Formule 1, jak miał quickshiftera normalnie. Spokojnie popracujemy nad tym w zimę. Jest czas, także... No, i teraz coś tam się... Ty, teraz trochę inaczej chyba. No, jest nie, teraz jest ślisko, bo wtedy jest poślizg, a wcześniej... Ale widać, że się wyrusowało. No, a wcześniej... No bo się kotłowało tu, nie? I dlatego. Normalne. Będziemy testować. Nagramy dla was 30 z tym pługiem. To Stachu z dwuskibówką będzie jeździł. Zobaczymy, czy... silnik jest bity. Zobaczymy, czy ciapek, jak się go puści w ziemię, chociaż na 15 cm, czy ciapek przejedzie chociaż 10 metrów. Także specjalnie dla was będzie ten, no, lemierz się odkrycił. Będzie specjalny dla was teścik, ale to dopiero w przyszłym miesiącu. Akurat będzie czas na zabawę, że tak powiem, nie? Bo już po robotach będzie, teraz opryski i już, no. Tak, teraz będzie trzeba opryski te marne zboże nasze. Tak jest. No, kapeć od golfa, no bo jaki bieżnik. Zimóweczka jeszcze po lato, kurwa, zdrowizna. Nie ma dziadostwa. Tak, no na rolniki powinni tam dbać, wszystko tutaj wziąć, całe te onki wziąć, poorać, no tam dać do hektaru. Odwiedził nas sobie pan Janek. Kto nie ona, niech się boi, bo te łąki będą zaorane. Tak. Piotruś, i lakmus, proszę lakmus. Tak. I łubin będziemy się wszędzie. Łubin, tak. No ja razem się ta. Łubin. Pierwszy raz jak bym chciał łubin, człowieku, to bym zarobił lepiej jak na jorku. To czemu nie się żubiny? A bo drugi razem już nie wyszło. Nie, wziąłem kurwa na dziś sucho było. Sucho było i nie poschodził. No i ja teraz tam przejąłem ten kawałek. W tym czasie to było, tak? No tak, no. Wtedy zarobiłem, wtedy przyjął.